Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Prezesa Rady Ministrów na rozprawie w dniu 30 września 2014 roku wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności. Punkt pierwszy. Przepisów tabeli A stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z artykułem 33 w związku z artykułem 34, 51 paragraf 1 i 2, 64 paragraf 1, 65 paragraf 1 i 2, 67 paragraf 1, 77, 78, 81, 82 paragraf od 1 do 5, 117, 140, 141 oraz 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń w związku z artykułem 10 ustęp 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z artykułem 178, 179 punkt 2, 181, 183, 184 ustęp 3, 187 oraz 188 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze w związku z artykułem 43 z indeksem górnym 1 ustęp 1 oraz artykułem 45 punkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z artykułem 13 ustęp 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, jak również w związku z artykułem 96 paragraf 1, a także z artykułem 95 paragraf 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z artykułem 92 ustęp 1 oraz z artykułem 42 ustęp 1 Konstytucji. Drugi punkt wniosku. Przepisów tabeli B stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z artykułem 33 w związku z artykułem 34, 84, 85 paragraf 1, 86 paragraf 1 i 2, 88, 90, 91, 92 paragraf 1, 92a, 94 paragraf 1, 95, 96 paragraf 1 punkty 2, 4 i 5, 97, 100 punkt 2 i 4, 101 i 102 ustawy Kodeks Wykroczeń oraz w związku z artykułem 96 paragraf 1, a także z artykułem 95 paragraf 6 ustawy Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z artykułem 92 ustęp 1 oraz 42 ustęp 1 Konstytucji. Trzeci punkt wniosku. Przepisów tabeli C stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1
z artykułem 33 w związku z artykułem 34 ustawy Kodeks z wykroczeń, w związku z artykułem 92 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz załącznikiem numer 1 do tej ustawy, w związku z artykułem 24 ustęp 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o systemie tachografów cyfrowych oraz w związku z artykułem 96 paragraf 1 i paragraf 1a punkt 2, a także z artykułem 95 paragraf 6 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z artykułem 92 ustęp 1 oraz artykułem 42 ustęp 1 Konstytucji. Punkt 4 wniosku. Rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z artykułem 33 w związku z artykułem 34, artykułem 51 paragraf 1 i 2, 64 paragraf 1, 65 paragraf 1 i 2, 67 paragraf 1, 77, 78, 81, 82 paragrafy od 1 do 5, 84, 85 paragraf 1, 86 paragraf 1 i 2, 88, 90, 91, 92 paragraf 1, 92 a, 94 paragraf 1, 95, 96 paragraf 1 punkty 2, 4 i 5, 97, 100 punkt 2 i 4, 101, 102, 117, 140, 141 oraz 145 ustawy Kodeks wykroczeń. W związku z artykułem 10 ustęp 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z artykułem 178, 179 punkt 2, 181, 183, 184 ustęp 3, 187, 188 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w związku z artykułem 43 z indeksem górnym 1 ustęp 1 oraz artykułem 45 punkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z artykułem 13 ustęp 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w związku z artykułem 92 ustęp 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym oraz załącznikiem numer 1 do tej ustawy, w związku z artykułem 24 ustęp 4 ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz w związku z artykułem 96 paragraf 1 i paragraf 1a punkt 2, a także z artykułem 95 paragraf 6 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z artykułem 92 ustęp 1 oraz z artykułem 42 ustęp 1 Konstytucji orzeka. Punkt 1 rzymski sentencji 1 arabski. Przepisy tabeli A stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
jak również całe rozporządzenie nie są niezgodne z artykułem 33 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń w związku z artykułem 34, 51 paragraf 1 i 2, 64 paragraf 1, 65, 67 paragraf 1, 77, 78, 81, 82 paragrafy od 1 do 5, 117, 140, 141 oraz 145 ustawy Kodeks Wykroczeń. Z artykułem 10 ustęp 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z artykułem 178, artykułem 179 punkt 2, 181, 183, 184 ustęp 3, 187 oraz 188 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo górnicze i Prawo geologiczne i górnicze. Artykułem 43 z indeksem górnym 1 ustęp 1 oraz artykułem 45 punkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykułem 13 ustęp 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, artykułem 96 paragraf 1 oraz artykułem 95 paragraf 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Punkt 2 sentencji. Przepisy tabeli B stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1, jak również całe rozporządzenie nie są niezgodne z artykułem 33 ustawy Kodeks Wykroczeń w związku z artykułem 34, 84, 85 paragraf 1, 86 paragraf 1 i 2, 88, 90, 91, 92 paragraf 1, 92a, 94 paragraf 1, 95, 96 paragraf 1 punkty 2, 4 i 5, 97, 100 punkty 2 i 4, 101 oraz 102 Kodeks Wykroczeń, artykułem 96 paragraf 1 oraz 95 paragraf 6 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Punkt 3 sentencji. Przepisy tabeli C stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1, jak również całe rozporządzenie nie są niezgodne z artykułem 33 ustawy Kodeks Wykroczeń w związku z artykułem 34 ustawy Kodeks Wykroczeń, artykułem 92 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz załącznikiem numer 1 do tej ustawy, artykułem 24 ustęp 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o systemie tachografów cyfrowych, artykułem 96 paragraf 1 i paragraf 1a punkt 2 oraz artykułem 95 paragraf 6 ustawy
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Punkt 4. Przepisy tabel A, B i C stanowiących załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w zakresie, w jakim określają wysokość stawek mandatów, są zgodne z artykułem 95 paragraf 6 i 96 paragraf 1 i paragraf 1a punkt 2 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Piąty punkt sentencji. Przepisy tabel A, B i C stanowiących załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 oraz całe rozporządzenie są zgodne z artykułem 42 ustęp 1 Konstytucji. Punkt 6. Liczba porządkowa 195 i liczba porządkowa 196 tabeli B stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 są zgodne z artykułem 95 paragraf 6 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Punkt 7 sentencji. Liczba porządkowa 190 tabeli B stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w zakresie, w jakim dotyczy ochrony urządzeń kontrolnych, jest niezgodna z artykułem 85 paragraf 1 ustawy Kodeks wykroczeń, artykułem 95 paragraf 6 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Ósmy punkt sentencji. Liczba porządkowa 241 i liczba porządkowa 242 tabeli B stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 są niezgodne z artykułem 86 paragraf 1 i 2 ustawy Kodeks wykroczeń, artykułem 95 paragraf 6 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Po dziewiąte, liczby porządkowe od 1 do 10 tabeli C stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 są niezgodne z artykułem 92 ustęp 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym oraz załącznikiem numer 1 do tej ustawy, a także z artykułem 95 paragraf 6 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Punkt 10. Liczba porządkowa 47 tabeli C stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest niezgodna z artykułem 24 ustęp 4 punkt 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych, artykułem 95 paragraf 6 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Punkt 2 rzymski sentencji. Przepisy wymienione w części pierwszej w punktach 7, 8, 9 i 10 w zakresach tam wskazanych tracą moc obowiązującą z upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Trybunał postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Obecnie podstawowe motywy uzasadnienia wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan sędzia Leon Kieres. Bardzo proszę, panie sędzio. Dziękuję, panie przewodniczący. W pierwszej kolejności Trybunał zbadał zarzut braku możliwości indywidualizacji sankcji za wykroczenia z uwzględnieniem ustawowych okoliczności mających wpływ na jej wymiar w odniesieniu do poszczególnych typów czynów określonych w przepisach, które zostały powołane jako przepisy związkowe do artykułu 33 i artykułu 34 Kodeksu Wykroczeń. I tutaj odnosząc się do zarzutów prokuratora generalnego, wskazać należy, że w artykule 33 Kodeksu Wykroczeń ustawodawca posłużył się pojęciem organu orzekającego. To pojęcie w świetle poglądów doktryny odnosi się obecnie wyłącznie do sądów. Tylko sądy są wyposażone w kompetencje do orzekania kary. Organami tymi nie są natomiast organy uprawnione do nakładania mandatów. Specyfika postępowania mandatowego polega na tym, że kara grzywny nie jest orzekana przez sąd, lecz nakładana w drodze mandatu karnego przez upoważniony organ. Artykuł 33 Kodeksu Wykroczeń nie znajduje zatem zastosowania w postępowaniu mandatowym. Jest to o tyle zrozumiałe, że organ mandatowy rozstrzyga na podstawie własnych spostrzeżeń, ewentualnie po ustaleniach dokonanych w ramach czynności sprawdzających. Organ ten więc nie ma możliwości dokonania szczegółowej analizy okoliczności, o których mowa w artykule 33 Kodeksu Wykroczeń. Warto też podkreślić, że funkcjonariusze, ci, którzy nakładają mandaty, nie mają kompetencji do tego, by miarkować kary, uwzględniając swoje doświadczenie zawodowe i życiowe w stopniu, w jakim czynią to sędziowie. Nie są również organami powołanymi do wymierzania kary w oparciu o swobodę i uznanie, którymi kierują się sądy. Ponadto, biorąc pod uwagę treść wzorca kontroli skonstruowanego przez skarżących i przez Trybunał w oparciu o artykuł 33 Kodeksu Wykroczeń w związku z artykułem 34 Kodeksu Wykroczeń, z którego wynika nakaz adresowany do sądów rozstrzygających w konkretnych sprawach, by orzekając karę za popełnienie czynu zabronionego we współdziałaniu przez kilku sprawców, uwzględniały okoliczności osobiste dotyczące indywidualnie każdego z nich, kierując się przy tym dyrektywami wymiaru kary określonymi w przywoływanym wcześniej artykule 33 Kodeksu Wykroczeń, Trybunał stwierdził, rekonstruując ten wzorzec, że przepisy te nie stanowią adekwatnego wzorca kontroli zaskarżonych przepisów określających kary grzywny nakładane w postępowaniu mandatowym przez uprawnione do tego organy. I dlatego właśnie Trybunał uznał, że przepisy tabeli A, tabeli B i tabeli C załącznika do rozporządzenia, jak i całe rozporządzenie nie są niezgodne z artykułem 33 Kodeksu Wykroczeń w związku z artykułem 34 Kodeksu Wykroczeń i powołanymi związkowo przepisami innych ustaw wskazanych petitum wniosku jako wzorzec kontroli.
Następnie Trybunał zbadał zarzut naruszenia artykułu 95 paragraf 6, 96 paragraf 1 i paragraf 1a punkt 2 Kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia oraz artykułu 92 ustęp 1 Konstytucji przez przepisy tabeli A, tabeli B i tabeli C załącznika do rozporządzenia w zakresie, w jakim określają wysokość stawek mandatów. Zarzut naruszenia powyższych przepisów został sformułowany w oparciu o dokonaną przez prokuratora generalnego wykładnię artykułu 95 paragraf 6 Kodeksu Wykroczeń zawierającego upoważnienie do wydania rozporządzenia. W świetle tej interpretacji ustawodawca, upoważniając organy wykonawcze do wydania rozporządzenia mającego na celu ujednolicenie stawek mandatów, nie zezwolił na modyfikację właśnie w drodze rozporządzenia jakichkolwiek unormowań rangi ustawowej, w tym w szczególności artykułu 33 i artykułu 34 Kodeksu Wykroczeń, a także przepisów pozostałych ustaw określających sankcje za poszczególne wykroczenia oraz artykułu 96 paragraf 1 i paragraf 1a punkt 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zdaniem wnioskodawcy tylko przy takim rozumieniu artykułu 95 paragraf 6 Kodeksu Wykroczeń można uznać, że przepis delegacji ustawowej jest zgodny z Konstytucją. Porównanie treści przepisów załącznika do rozporządzenia z artykułem 95 paragraf 6 Kodeksu Wykroczeń w przedstawionej interpretacji prowadzi prokuratora generalnego do wniosku o ich niezgodności z przepisem delegacji ustawowej, a tym samym z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Prokurator generalny nie zakwestionował jednak zgodności z Konstytucją treści artykułu 95 paragraf 6 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, lecz dokonał jego prokonstytucyjnej wykładni. Niezgodność zaskarżonych przepisów ma być natomiast konsekwencją porównania ich treści z artykułem właśnie 95 paragraf 6 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w rozumieniu przedstawionym przez wnioskodawcę. W związku z tak sformułowanym zarzutem wskazać należy, że artykuł 95 paragraf 6 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w interpretacji przyjętej przez prokuratora generalnego prowadzi do podważenia racjonalności ustawodawcy. W takim wypadku należałoby bowiem uznać, że ustawodawca wydał upoważnienie do wydania rozporządzenia, w którym nakazał określenie wysokości stawek grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez ich przyjęciowych stawek w kwotach wskazanych w przepisach odpowiednich ustaw. To natomiast wyklucza sens wydania rozporządzenia, które będzie powtarzało jedynie w odpowiednim zakresie treść przepisów ustaw. Przepis w znaczeniu nadanym mu przez wnioskodawcę nie może być wzorcem kontroli zaskarżonych przepisów. Prokurator generalny nie zdołał tym samym obalić domniemania konstytucyjności zaskarżonych przepisów rozporządzenia, jak i całego rozporządzenia. Nie ulega wątpliwości, że sposób sformułowania delegacji ustawowej powoduje wiele trudności związanych z rozumieniem jego treści. Jednakże nie zostały one podniesione we wniosku prokuratora generalnego. Wnioskodawca nie zakwestionował również całego artykułu 95 paragraf 6 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny, który jest związany granicami wniosku, kwestii tej nie rozstrzyga. W konsekwencji należy również stwierdzić, że wnioskodawca nie obalił także domniemania zgodności zaskarżonych przepisów z artykułem 96 paragraf 1
i paragraf 1a punkt 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Prokurator generalny nie podniósł bowiem odrębnych zarzutów w związku z artykułem 96 paragraf 1 i paragraf 1a punkt 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia jako wzorcem kontroli. A z uzasadnienia wniosku wynika, że ich ewentualna niezgodność miałaby stanowić skutek stwierdzenia niezgodności z artykułem 95 paragraf 6 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W związku z powyższym należało stwierdzić, że przepisy tabel A, B i C załącznika do rozporządzenia w zakresie, w jakim określają wysokość stawek mandatów, są zgodne z artykułem 95 paragraf 6 i 96 paragraf 1 i paragraf 1a punkt 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Odnosząc się do zarzutu niezgodności przepisów tabeli A, tabeli B i tabeli C załącznika do rozporządzenia, jak i całego rozporządzenia z artykułem 42 ustęp 1 Konstytucji, należy wziąć pod uwagę, że zaskarżone rozporządzenie zostało wydane w celu ujednolicenia sposobu reakcji organów uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za określone wykroczenia. Przy czym, jak wynika z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, jednym z zasadniczych argumentów określenia stawek mandatów była walka z korupcją i wyeliminowanie targowania się z funkcjonariuszami o wysokość mandatu. Z analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że w wielu przypadkach dopuszczał on możliwość doprecyzowania w aktach podustawowych niektórych elementów czynu zabronionego, jednak zawsze podkreślał wyłączność ustawy w zakresie określenia podmiotu, znamion przedmiotowych przestępstwa oraz kary. W badanej sprawie Trybunał uznał, że kwestia określania wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych mieści się w zakresie dopuszczalnego doprecyzowania elementów czynu zabronionego w akcie wykonawczym. Postępowanie mandatowe jest postępowaniem szczególnym, prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawie wykroczeń. Oparte jest na innych zasadach niż postępowanie przed sądem. Jego celem jest przede wszystkim szybka reakcja państwa na fakt popełnienia wykroczenia przez sprawcę, która ma jednocześnie pełnić funkcje zapobiegawcze i wychowawcze. W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się odrębny i zastępczy względem postępowania przed sądem charakter postępowania mandatowego, co wyraża się w jego maksymalnym skróceniu i uproszczeniu. Zwraca się uwagę na dobrowolność poddania się karze i rezygnację przez sprawcę wykroczenia z prawa do rozpoznania sprawy przez sąd, a także na brak orzekania w przedmiocie procesu. Należy także wziąć pod uwagę, że postępowanie mandatowe ma charakter fakultatywny, a sprawca może odmówić przyjęcia mandatu, co oznacza powrót do ogólnych zasad postępowania w sprawach o wykroczenia. W takim wypadku sprawa będzie rozstrzygana przez sąd z zastosowaniem zasad wymiaru kary właściwych dla postępowania sądowego. Podkreślić także należy, że stawki grzywien nakładanych w drodze mandatów za poszczególne rodzaje wykroczeń, określone w zaskarżonych przepisach, mieszczą się w granicach kwot przewidzianych w odpowiednich ustawach za poszczególne typy wykroczeń. Rozporządzenie stanowi zatem określenie zasad wymierzania kar za wykroczenia w trybie postępowania mandatowego. Zgodnie z tymi zasadami, jeżeli funkcjonariusz zdecyduje się na zastosowanie trybu mandatowego, to powinien w jego ramach stosować takie zasady wymiaru kary, iż za określone wykroczenie powinien nałożyć określoną sankcję przewidzianą w taryfikatorze. Wymienione wyżej względy przemawiają za uznaniem dopuszczalności odstępstwa od gwarancji wyrażonych w artykule 42 ustęp 1 Konstytucji.
Oprócz wyżej wskazanych zarzutów, podniesionych w sposób generalny w stosunku do przepisów wszystkich tabel załącznika do rozporządzenia, prokurator generalny sformułował także odrębne zarzuty w odniesieniu tylko do niektórych z nich. Trybunał podzielił zarzuty prokuratora generalnego o niezgodności przepisów liczby porządkowej 241 i liczby porządkowej 242 tabeli B załącznika do rozporządzenia. Z porównania treści przepisu liczby porządkowej 241 tabeli B załącznika do rozporządzenia z treścią artykułu 86 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń, a także regulacji liczby porządkowej 242 z artykułem 86 paragraf 2 Kodeksu Wykroczeń wynika, że w obu wymienionych regulacjach normodawca pominął znamię czynu polegające na zachowaniu należytej ostrożności, poszerzając tym samym zakres penalizacji określony w ustawie. Rozszerzył także okoliczności dotyczące miejsca popełnienia wykroczenia. Z artykułu 86 paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń wynika, że miejscem takim może być tylko droga publiczna, strefa zamieszkania lub strefa ruchu. Funkcjonariusze uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatów związani są postanowieniami rozporządzenia i nie mają kompetencji do badania ich zgodności z ustawą. Nie mogą zatem odmówić zastosowania postanowień rozporządzenia w zakresie, w jakim wychodzą one poza znamiona określone w ustawie. Dlatego też Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy oznaczone liczbą porządkową 241 i 242 tabeli B załącznika do rozporządzenia są niezgodne z artykułem 86 Kodeksu Wykroczeń, a przez to także z artykułem 95 paragraf 6 Kodeksu Postępowania w Sprawach Wykroczeń i z artykułem 96 ustęp 1 Konstytucji. Za niezgodny z artykułem 92a ustęp 1 oraz załącznikiem nr 1 do ustawy o transporcie drogowym, a także z artykułem 95 paragraf 6 Kodeksu Postępowania w Sprawach Wykroczeń i z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji, Trybunał uznał przepis liczby porządkowej 1 tabeli C załącznika do rozporządzenia. Zaskarżony przepis reguluje wysokość mandatu za realizowanie przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego dokumentu z wyjątkiem wykresówek. Niezgodność powyższej regulacji rozporządzenia z artykułem 92a ustęp 1 oraz załącznikiem nr 1 do ustawy o transporcie drogowym wynika z nieuwzględnienia przez normodawcę nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja liczby porządkowej 1 tabeli C załącznika do rozporządzenia rozszerza tym samym zakres penalizacji wykroczenia wynikającego z artykułu 92a ustęp 1 oraz liczby porządkowej 1 załącznika nr 1 do ustawy o transporcie drogowym. Dlatego też Trybunał stwierdził, że przepis liczby porządkowej tabeli C załącznika do rozporządzenia jest niezgodny z artykułem 92a ustęp 1 oraz załącznikiem nr 1 do ustawy o transporcie drogowym oraz z artykułem 95 paragraf 6 Kodeksu Postępowania w Sprawach Wykroczeń i z artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Nieuwzględnienie nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 września 2011 roku jest również przyczyną niezgodności przepisów liczby porządkowej 2 do 10 tabeli C załącznika do rozporządzenia z artykułem 92a ustęp 1 i z liczbą porządkową 4.1 do 4.5 załącznika nr 1 do ustawy o transporcie drogowym, a przez to także z artykułem 95 paragraf 6 Kodeksu Postępowania w Sprawach Wykroczeń i artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Z porównania przepisów załącznika do ustawy o transporcie drogowym z powyższymi przepisami tabeli C załącznika do rozporządzenia wynika, że inaczej określono znamiona czynu dla poszczególnych wykroczeń przez zmianę okresu, których naruszenie powoduje nałożenie mandatu. Wysokość stawek kar przewidzianych w przepisach tabeli C załącznika do rozporządzenia przekracza kwoty określone w załączniku do ustawy za poszczególne rodzaje czynów.
Trybunał stwierdził także niezgodność przepisu liczby porządkowej 47 tabeli C załącznika do rozporządzenia z artykułem 24 ustęp 4 punkt 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych, a także z artykułem 95 paragraf 6 kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń i artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Z porównania treści obu przepisów wynika, że w przepisie liczby porządkowej 47 tabeli C załącznika do rozporządzenia dokonano rozszerzenia zakresu penalizacji, przewidując karę grzywny za odmowę okazania na żądanie uprawnionego organu kontrolnego nie tylko karty kierowcy, lecz również wszelkich wymaganych zapisów odręcznych i wydruków, co rozszerza zakres penalizacji określony w artykule 24 ustęp 4 punkt 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych. W odniesieniu do przepisu liczby porządkowej 190 tabeli B załącznika do rozporządzenia prokurator generalny podniósł, że w rozporządzeniu dokonano modyfikacji artykułu 85 paragraf 1 kodeksu wykroczeń poprzez depenalizację niszczenia i uszkadzania chronionych przez normę ustawową dóbr z równoczesnym poszerzeniem katalogu dóbr ustawowo chronionych o urządzenia kontrolne. Trybunał uznał, że zaskarżona regulacja w zakresie, w jakim zawęża zakres czynów penalizowanych w artykule 85 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, stanowi nieprawidłowe wykonanie delegacji ustawowej, jednak nie narusza ona artykułu 92 ustęp 1 Konstytucji. Natomiast w zakresie, w jakim zakwestionowany przepis dotyczy ochrony urządzeń kontrolnych, a więc w zakresie, w jakim poszerza zakres penalizacji ustawowej, jest niezgodny z artykułem 85 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, artykułem 95 paragraf 6 kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń i artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji. Trybunał nie podzielił zarzutów prokuratora generalnego co do niezgodności przepisu liczby porządkowej 195 tabeli B załącznika do rozporządzenia, który odnosi się do zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi publicznej. Choć regulacja liczby porządkowej 195 tabeli B załącznika do rozporządzenia jest szersza od wskazanego w załączniku artykułu 91 kodeksu wykroczeń, to nie można uznać, że w rozporządzeniu dokonano rozszerzenia zakresu ustawowej penalizacji. Znajduje on bowiem swoje zakorzenienie innym artykule, mianowicie w artykule 145 kodeksu wykroczeń. Trybunał nie zgodził się również z zarzutem dotyczącym przepisu liczby porządkowej 196 tabeli B załącznika do rozporządzenia, odnoszącego się do samowolnego umieszczania na drodze znaków, napisów lub symboli. Regulacja liczby porządkowej 190 tabeli B załącznika do rozporządzenia dotyczy bowiem znaków drogowych, natomiast regulacja liczby porządkowej 196 tabeli B załącznika do rozporządzenia określa wysokość grzywny, jaką można wymierzyć w drodze mandatu karnego za samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli, ale innych niż znaki drogowe. Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności przepisów liczby porządkowej 10, 11, 12 i 13 tabeli A, przepisów liczby porządkowej od 59 do 63A, 77 i 78 tabeli B załącznika do rozporządzenia z uwagi na brak uzasadnienia. Trybunał postanowił także umorzyć postępowanie w zakresie badania przepisu liczby porządkowej 24 tabeli B załącznika do rozporządzenia. Znamiona tego czynu uregulowane zostały w artykule 45 ustęp 2 punkt 3 Prawa o ruchu drogowym. Podniesione przez prokuratora generalnego wątpliwości dotyczą zatem treści artykułu 45 ustęp 2 punkt 3 Prawa o ruchu drogowym, który nie został zaskarżony we wniosku. W związku z tym postępowanie w tym zakresie jest niedopuszczalne i podlega umorzeniu. Z tych samych powodów Trybunał umorzył postępowanie w zakresie badania przepisu liczby porządkowej 82 tabeli B załącznika do rozporządzenia, który określa karę za nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych.
podniesione zarzuty dotyczą artykułu 29 ustęp 2 punkt 1 i 3 prawa o ruchu drogowym, który nie został zaskarżony we wniosku. Z kolei zarzut nieprawidłowej kwalifikacji czynów z artykułem 29 ustęp 2 punkt 1 i 3 prawa o ruchu drogowym jako czynów z artykułu 86 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, a nie z artykułem 97 kodeksu wykroczeń, wymagałby poziomego badania przepisów dwóch ustaw, co jest niedopuszczalne w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał umorzył także postępowanie w zakresie badania przepisów liczby porządkowej 168 i 169 tabeli B załącznika do rozporządzenia. Ocena zarzutów prokuratora generalnego wymaga zbadania odpowiednich przepisów prawa o ruchu drogowym. Te natomiast nie zostały zaskarżone we wniosku inicjującym postępowanie w niniejszej sprawie. Prokurator generalny zakwestionował także zgodność przepisów liczby porządkowej od 11 do 17 tabeli C załącznika do rozporządzenia z artykułem 92a ustęp 1 i z liczbą porządkową 13.1, 13.2 oraz od 13.4 do 13.7 załącznika nr 1 do ustawy o transporcie drogowym, a także z artykułem 95 paragraf 6 kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń i artykułem 92 ustęp 1 Konstytucji, a także przepisów liczby porządkowej od 18 do 37 tabeli C załącznika do rozporządzenia, które określają wysokość mandatów w związku z naruszeniem przepisów o używaniu wykresówek. Do naruszenia tych przepisów odnoszą się regulacje liczby porządkowej 13.2 oraz od 13.8 do 13.7 załącznika nr 1 do ustawy o transporcie drogowym, które nie tylko w sposób węższy określają zakres penalizacji w stosunku do zaskarżonego rozporządzenia, lecz także przewidują grzywny w innej wysokości niż określone w liczbie porządkowej od 18 do 37 tabeli C załącznika do rozporządzenia. Postępowanie w powyższym zakresie podlega umorzeniu ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. W uzasadnieniu wnioskodawca w sposób generalny podniósł zarzut penalizacji poszczególnych czynów w rozporządzeniu, które nie zostały spenalizowane w ustawie, wskazując jedynie przykłady występujących różnic. Przedstawiona przez prokuratora generalnego argumentacja tym samym nie spełnia wymagań z artykułu 32 ustęp 1 punkt 4 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W związku z tym postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu ze względu na niedopuszczalność wyroku. Mimo stwierdzenia niezgodności zaskarżonego rozporządzenia w zakresie wymienionym przeze mnie, Trybunał stwierdza, że w związku z niniejszą sprawą podmiotom ukaranym mandatem nie przysługuje prawo wznowienia postępowania. Mając na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2014 roku w sprawie o sygnaturze K23/13, w którym Trybunał stwierdził, że artykuł 101 paragraf 1 zdanie pierwsze kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim pozbawia ukaranego prawa do uchylenia prawomocnego mandatu wydanego na podstawie aktu normatywnego, o którego niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, orzekł Trybunał Konstytucyjny, jest niezgodny z artykułem 190 ustęp 4 Konstytucji, Trybunał w niniejszym składzie zauważa, że w dniu orzekania nie istnieją przepisy, które mogłyby stanowić podstawę takiego wznowienia i uchylenia mandatu wydanego na podstawie zaskarżonego rozporządzenia. Wznowienie takie będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu przez ustawodawcę stosownych regulacji, jednak nie będzie ono dotyczyć sytuacji związanych ze stwierdzeniem niekonstytucyjności przepisów wyrokiem, właśnie dzisiejszym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadzenie nowych przepisów oznacza, że będą one działały na przyszłość, a więc od dnia ich wejścia w życie i nie będą mogły być stosowane z mocą wsteczną do spraw objętych zakresem niniejszego wyroku Trybunału. I jeszcze jedna uwaga. Dzisiejszy wyrok jest
nie tylko sygnałem do ustawodawcy oraz organów wydających przepisy wykonawcze w sprawach wykroczeń penalizowanych przez kodeks wykroczeń i innych ustaw. Jest to także sygnał do opinii publicznej, że w okresie 6 miesięcy nadal zakwestionowane przez Trybunał zachowania są penalizowane. I każdy, kto znajdzie się w sytuacjach określonych przez zakwestionowane przez Trybunał przepisy, podlegać będzie represji przewidzianej przez zaskarżone rozporządzenie. Na tym. Dziękuję. Szczegóły motywy oczywiście uzasadnienia będą w wersji pisemnej przedstawione. Dziękuję bardzo panu sędziemu za obszerne i jednocześnie bardzo klarowne wyłożenie podstawowych motywów orzeczenia. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie przewidzianym prawem. Bardzo dziękuję państwu za udział w dzisiejszej rozprawie. Zamykam posiedzenie.